Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. W dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych, społeczności udało się w końcu wbić cel ekspedycji fazy 5 Echo Świadomości. Także zasadniczo możemy ruszyć tyłki, odebrać nasze nagrody. No nie, jeszcze nie. Zrobić 6 kamień milowy fazy 5. Generalnie można powiedzieć przedostatni. Także wybierzmy się na anomalię. Jak widzicie, frachtowiec zaparkowałem w takim miejscu, że wszystko mam pod rączką. Chciałem ten film nagrać wczoraj, niestety cel udało się wbić na tyle późno, że musiałem się już szykować do roboty i niestety przełożyłem to na dzisiejszy poranek, tak jak wróciłem z pracy, zaraz się za to zabrałem. Jestem ciekaw, czy damy radę tu wlecieć. No raczej. Weźmy sobie, zaznaczmy. I teraz jest problem, ponieważ mamy jakby dwie opcje wyboru. Od tego, którą wybierzemy, będzie zależało, jakie nagrody otrzymamy. I żeby zdobyć drugą, trzeba będzie przejść ekspedycję drugi raz. Ewentualnie jest też sposób czytać save'a. Tak jak exploit z nagrodami za żywe srebro. Spróbuję zrobić to bez dodatkowego save'owania. Zaraz zobaczymy, czy się to uda. No i tutaj właśnie jest wybór. Od tego wyboru zależą nagrody. No spróbujmy podłączyć atlantycki reaktor. I tak zamierzam drugi raz przechodzić ekspedycję, więc nie robi to dla mnie jakiejś większej różnicy, czy to się uda, czy nie, ale spróbujmy, czy to zadziała. Thank you.
Dobra, odbierzmy sobie Atlantydę. Zobaczmy, czy możemy ją odebrać. Czekaj, nie posiadamy. Ekspedycja 10, dobra. Czyli ta by była, gdybyśmy wybrali... Ta by była, gdybyśmy wybrali... drugą opcję. A, jest odebrana, dobra. A teraz spróbujmy... zrobić cwancysia. Zobaczymy, czy nam się to uda. Generalnie, tak jak oglądałem filmiki, ludzie pokazywali, żeby sejwować gdzieś poza anomalią. Czy tam w swojej bazie, wtedy wrócić do anomalii, tylko nie myśliwcem, żeby nie nadpisywać save'a, tylko menu, gdzie jest powrót do anomalii. A zobaczymy, czy uda nam się to załatwić na skróty. I tak raczej nie będę korzystał z tych personalizacji wyglądu, ale skoro już są do zdobycia, chciałbym mieć je wszystkie, nie? Dobrze, spróbujmy teraz z ziarnem nadziei. Jeżeli teraz nie wyjdzie, to po prostu sobie spróbujemy na... Odbierzmy nagrodę. Spróbujemy sobie na streamku za drugim podejściem odebrać. A nie, nie spróbujemy, bo już będę miał cholerka. No spójrzcie, mamy Atlantydę i mamy Szkarłat, czyli idealnie. Odbierzmy to wszystko. Sprawdźmy, czy na pewno są i zaraz powiemy co i jak, sobie podsumujemy to troszeczkę. Cebanik. Mamy,
No i mamy. Idealnie. Nie, dziękuję. Czyli co? Sprawa jest banalnie prosta. Lądujemy na anomalii. Kiedy już mamy wszystko ukończone. Kończymy pierwsze zakończenie. Odbieramy zapłon Atlantyda. Lecimy sprawdzić tutaj do naszego towarzysza od Sreberka, czy na pewno to mamy. Jeżeli jest, wczytujemy save'a, tylko pamiętajcie, nie autozapis, tylko wczytujemy punkty odtworzenia. Wtedy lecimy, wybieramy drugie zakończenie i mamy oba przedmioty pięknie dostępne, oba przedmioty do wyboru. Bez ponownego przechodzenia całej ekspedycji po raz drugi. Jak widzicie, wszystko jest pięknie do odebrania. Także zobaczmy jeszcze, czy mamy jakieś nagrody do odebrania? Chyba już nie, nie? Mamy. A, no i jeszcze końcową tylko musieliśmy odebrać. Dobra. Także za jednym zamachem zakończyliśmy ekspedycję, odbierając wszystkie nagrody. No i co? To by było na tyle, jeśli chodzi o ekspedycję 10. Była trochę problematyczna, nie tylko ze względów technicznych, gdzie kulała z początku na konsolach i musiały niestety czekać. Później dorzucili nam w fazie 5 misję dla całej społeczności, gdzie też przez to, że konsole zaczęły później, trzeba było poczekać, aż ludzie ogarną ziarna. No ale z przebojami większymi czy mniejszymi udało się dobrnąć do końca. Także ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zaoszczędziłem paru godzinek powtarzania tego samego. I trzymajcie się, do zobaczenia.